Hipokryzja oznacza praktykowanie nieuczciwości, udawanie jednego, ale w rzeczywistości bycia zupełnym przeciwieństwem tegoż. Właśnie wysłuchaliście wstępu Rutherforda do wykładu na temat hipokryzji Kościoła katolickiego. Ciało rasela stawało się zimniejsze, tym bardziej gorąco robiło się wokół stanowiska, które po sobie zostawił. Status towarzystwa Strażnica nie zezwalał na automatyczne obsadzenie fotela prezesa przez zastępcę rasela, czyli w tym wypadku Richiego. Nawet gdyby to było najsensowniejsze rozwiązanie, to w końcu rolą właśnie zastępcy jest dbanie o to, żeby wszystko działo się zgodnie z wolą towarzystwa, czyli także z wolą pastora. Już pierwszy tydzień po śmierci rasela ujawnił skalę, na jaką towarzystwo było uzależnione od jednowładztwa rasela. Sprawy, które do tej pory zatwierdzał rasel, starano się rozwiązać kolektywnie w siedem osób. Ten tydzień wystarczyłby ujawnić wszystkie obstrukcje wynikłe z odmiennych wizji towarzystwa, różnic w charakterach i prywatnych ambicji. Z powodu paraliżu decyzyjnego, już 7 listopada, czyli zaledwie tydzień po śmierci Rasela, zdecydowano się powołać odchudzony komitet wykonawczy, zredukowany do trzech decydentów: wiceprezydenta Riciego, sekretarza Van Armburg oraz Rateforda w roli dyrektora lub, jak kto woli, dyktatora. Przy okazji powołania tego komitetu wykonawczego awans uzyskał pozostający do tej pory w cieniu, ale zręcznie zakulisowo sterujący wszystkim Macmillan, który został zamianowany na przedstawiciela tegoż komitetu. Tymczasem, zgodnie z pierwotnym planem Russella, Paul Johnson udaje się do Anglii. Jednak okoliczności wizyty ulegają zmianie. Pierwotnie miał on wspierać europejskie oddziały, które funkcjonowały w realiach spowitego I wojną światową kontynentu. Tymczasem śmierć Russella rozpaliła tlące się od jakiegoś czasu zarzewie buntu. O buncie w europejskich oddziałach dowiemy się więcej, kiedy będziemy omawiać wizytę Johnsona w brytyjskim Bethel. Przygotowania do wyjazdu zostały poczynione natychmiast. Jednak komplikacje paszportowe, spowodowane dopisaniem do krajów docelowych Finlandii, sprawiły, że Johnson otrzymał swój paszport dopiero 11 listopada. Jeszcze tego samego dnia opuścił USA. Z antydatowanym na 1 listopada w celu przyspieszenia sprawy paszportowej, dokumencie potwierdzającym zamianowanie go na kierownicze stanowisko, które dawało mu władzę nad władzami londyńskiego Betel. Tymczasem Rutherford ogłasza, że testament Russella człowieka, który na różnych biznesach, umowach,. I licznych bataliach sądowych zjadł zęby, ma wadę prawną i jest nieważny. W Strażnicy z 15 grudnia 1931 roku posuwa się nawet do stwierdzenia, że to nie był w ogóle żaden testament. Najważniejszym zarzutem jest nieważność zapisu o ilości głosów. Które były proporcjonalne do ilości posiadanych akcji, a te, jak pamiętamy z poprzedniego podcastu serii, Russell zostawił pięciu kobietom, które dysponowały tymi głosami już od dziesięciu lat, a więc jeszcze przez wiele lat za życia Russella. Czyli oczywiście taka była intencja pastora. Na poparcie swojej tezy, Rutherford przedstawił ekspertyzę zewnętrznej firmy prawniczej. Problem polega na tym, że takie opinie można było sobie zwyczajnie kupić. Pospiesznym wysłaniem Johnsona do Anglii, mimo szczególnej sytuacji związanej ze śmiercią Rassela oraz działaniami prawnymi podważającymi testament Rassela, Rateford starał się ograniczyć rolę osób spoza swojego najbliższego kręgu osób, które mogłyby stanąć Ratefordowi na drodze po władze, gdy ten pospiesznie dokonywał przewrotu pałacowego. Oczywiście część osób zdawała sobie sprawę z tego, co robił, jednak większość była zaledwie oburzona z powodu nieuszanowania woli pastora rasela. A poza okazywaniem oburzenia, okazywali bierność. Jeżeli ktoś jeszcze miał wątpliwości co do intencji sędziego w związku z podważeniem testamentu i odebraniem akcji, a co za tym idzie prawa głosu przyznanego kobietom przez Rasela z jego osobistej puli akcji, to w 1917 roku Rateford sam rozwiał wszelkie wątpliwości, bezczelnie i kłamliwie twierdząc, że przecież i tak te siostry głosowałyby na niego, więc odebranie im praw do głosowania nie było podyktowane rozgrywkami politycznymi. Poza tym stwierdził, że gdyby takie akcje towarzystwa odziedziczyła niewierząca lub przeciwna prawdzie rodzina, to wrogowie towarzystwa mogliby przejąć nad nim kontrolę. W taki oto sposób Rutherford pozbył się problemu Rasela i jego testamentu, a co najważniejsze, pośmiertnej siły głosu pastora. Głosu, którego strażniczkami były owe niewiasty. Sędzia, za pomocą swojego przepraszam za słownictwo, przydupasa Macmillana, zaczął umacniać swoją pozycję poprzez stopniową dyskryminację pozostałych członków Komitetu Wykonawczego. Stało się to dla wszystkich jasne, kiedy Rutherford ogłosił Komitetowi Wykonawczemu, że w 1916 roku otrzymał od Rasela manuskrypty siódmego tomu wykładów pisma świętego. Problem w tym, że tych manuskryptów nikt nie widział na oczy aż do połowy roku 1917, czyli jeszcze przez ponad pół roku po śmierci pastora. Ale to nie jedyny problem. Kolejny polega na tym, że Menta Sturgeon. Widząc niechybny koniec pastora, który wyraźnie z dnia na dzień gasł z powodu przewlekłego, chronicznego, utrzymującego się wiele miesięcy zapalenia pęcherza moczowego, zapytał Rasela o siódmy tom. Rasel miał mu odpowiedzieć, że ktoś inny go napisze. Czyli potwierdził tym samym, że żadne manuskrypty nie istniały. Manuskrypty pochodziły od siostry Siebert, która to na osobiste polecenie Rateforda zebrała uwagi Rassela oraz komentarze kilku innych osób, m.in. brata Fishera oraz je skompilowała do postaci książki. Nazwisko Fishera sobie zapamiętajcie, gdyż smutna i tragiczna historia tego mężczyzny powróci w kolejnych podcastach. Wracając do siostry Sibert. To właśnie owa siostra Sibert miała być rzeczywistą autorką siódmego, ostatniego już tomu wykładów Pisma Świętego, a nie Rateford czy Russell. Wszystko to miało miejsce w całkowitej tajemnicy i za plecami pozostałych dwóch prawnie powołanych członków zarządu i komitetu wykonawczego. Oczywiście, przy okazji ujawnienia rękopisów siódmego tomu. Cały zarząd, któremu Rateford był de facto formalnie podległy, już nie miał wątpliwości co do intencji sędziego. W wyniku obrotu spraw zarząd towarzystwa uchwalił, że komitet wykonawczy musi raportować każdą decyzję do zarządu. Rateford skwitował to stwierdzeniem, że wywołałoby to niepotrzebny paraliż i lepiej, żeby towarzystwem rządziła jedna osoba. Tak jak to było za czasów Rasela. Jednowładztwo stało w sprzeczności z intencjami Rasela. Jednak, jeśli tak miałaby wyglądać władza nad towarzystwem, to w opinii Betelczyków i najbliższego kręgu osób związanych z pastorem, na to stanowisko nadawał się pełniący rolę wiceprezydenta Richie lub choćby najlepiej wykształcony osobisty sekretarz Rasela. Menta Sturgeon, a już na pewno pospiesznie wysłany do Londynu przez Rutherforda Paul Johnson. Z całej tej trójki największym poparciem pracowników Bethel cieszył się Ritchie. Jednak do tego czasu w piórka zdążył obrosnąć MacMillan. Obróz do tego stopnia, że na Ritchiego patrzył z góry i już sprawnie prowadził mniej lub bardziej zakulisową dyplomację. Na rzecz Forda, o czym nawet wspomniała lokalna gazeta Brooklyn Daily Eagle. 13 grudnia 1916 roku, czyli miesiąc i dwa tygodnie po śmierci Rasela, przelała się czara goryczy. Zarząd nie miał wątpliwości, że jego pozycja jest jedynie formalna, a faktycznie Jedno władztwo spoczywa w rękach Rateforda, który zupełnie zdominował komitet wykonawczy. Tego dnia doszło do spotkania zarządu, na którym zażądano, żeby komitet wykonawczy raportował o wszystkich działaniach zarządowi towarzystwa Strażnica. Co o tym myślał Rateford? Już kilka miesięcy później wyjawił, co o tym myślał. Sędzia oznajmił. Przez ponad 30 lat prezes Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica zarządzał sprawami osobiście, a zarząd miał niewiele do roboty. Nie jest to krytyka, ale powód, dla którego praca towarzystwa wymaga przede wszystkim kierowania przez jeden umysł. Jest tak wiele drobnych szczegółów, że gdyby kilka osób musiało nimi kierować. Ponad połowa czasu zostałaby wykorzystana na konsultacje. Zostało to wyraźnie zademonstrowane przez komitet wykonawczy i okazało się, że ze względu na czas poświęcony na konsultacje dotyczące szczegółów, trzech ludzi potrzebowało dwóch godzin dziennie na coś, co można było zrobić w jednej trzeciej tego czasu. Oto, co powiedział o Ratefordzie Paul Johnson. Ratheford w swojej dumie doszedł do wniosku, że jest jedyną osobą w prawdzie zdolną do zarządzania i wykonywania pracy towarzystwa i z taką myślą, która go przenikała, dokonał samozachwytu oraz zredukował dwóch pozostałych członków komitetu wykonawczego do roli figurantów. Tymczasem w miarę jak postępował rozkład zwłok rasela, Zgnilizna zaczęła wylewać się w cieniu gabinetów członków bruklińskiego Bethel. Nikt nie miał już wątpliwości co do intencji Rutherforda. Nie wiadomo, czy już wtedy wszyscy kandydaci na schedę po raselu zdawali sobie sprawę z tego, kogo mają za przeciwnika. Kampania ruszyła. MacMillan, mimo że intencjonalnie działał na rzecz Rutherforda, w wywiadzie udzielonym gazecie Brooklyn Daily Eagle. Powiedział, że nie ma pojęcia, kto zostanie prezydentem. Ta sama gazeta w wydaniu z 31 lipca 1917 roku podała przeciek z Bethel, że MacMillan w tajemnicy działa na rzecz sędziego Rutherforda. Pamiętajmy, że do obsadzenia było jeszcze stanowisko wiceprezydenta. Obecnie stanowisko to piastował Ritchie. Jasne było, że to właśnie Ritchie. Cieszy się zaufaniem Rassela, gdyż to jemu pastor powierzył nadzór nad towarzystwem podczas swojej nieobecności. Natomiast Russell nie darzył takim zaufaniem Rutherforda. Na przykład, kiedy w 1915 roku Rutherfordowi zachorowała żona, która mieszkała w Kalifornii, pastor z chęcią pożyczył Rutherfordowi tysiąc dolarów, by ten otworzył firmę prawniczą w Kalifornii, dokładnie na drugim końcu kraju. Rasel uznał, że tak będzie mógł trzymać Rateforda na dystans. Po śmierci Rasela Rateford później i tak tam wrócił, dobrze się przy tym urządzając w dwóch willach. Tymczasem Rateford, jak wspomniałem wcześniej, musiał jeszcze wygrać wybory na prezydenta podczas nadchodzącego walnego zgromadzenia. Oczywiście udało mu się to. W kwestii wyborów Rateford miał akurat największe doświadczenie, ale o tym dowiemy się w jednym z kolejnych podcastów.